W dzisiejszej historii przeniesiemy się do Polski międzywojennej. Dokładnie będą to lata 30. Z racji tego, że zarówno ja, jak i mogę się założyć, że w 100% moi słuchacze, czyli wy, nie braliście osobistego udziału w wydarzeniach lat 30. z oczywistych względów, to zerknęłam sobie do Wikipedii, żeby złapać takie poczucie, co wtedy wydarzyło się w Polsce i na świecie. Wybrałam rok 1932, bo to właśnie w tym czasie miały miejsce wydarzenia, o których Wam dzisiaj opowiem. I tak, prezydentem Polski był wtedy Ignacy Mościcki. Monarchą Wielkiej Brytanii był Jerzy V, czyli dziadek królowej Elżbiety. Premierem Włoch był Benito Mussolini, a w ZSRR panował Stalin z Wiaczesławem Mołotowem. W Polsce utworzono wtedy dwa parki narodowe – Pieniński Park Narodowy i Białowieski Park Narodowy, a w Warszawie odsłonięto pomnik lotnika. I jeszcze kilka ciekawostek ze świata. Wtedy wyprodukowano pierwszą zapalniczkę typu Zippo, odkryto neutron, czyli cząstkę jądra atomowego, Adolf Hitler otrzymał niemieckie obywatelstwo, a cały świat żyje sprawą zaginięcia i, jak się później okazało, morderstwa syna Charlesa Lindberga. I do tej ostatniej sprawy chciałabym jeszcze nawiązać w kilku słowach pod koniec tego odcinka. Opracowując dla Was materiał dotyczący dzisiejszej historii, jaką Wam opowiem, korzystałam z bardzo wielu gazet właśnie z 1932 roku, które w dosyć łatwy sposób można było odnaleźć przez internet. Kosztowały one wtedy pomiędzy 10 a 20 groszy. To też taki fajnie pokazuje, jaka była wartość pieniądza w tamtym czasie. I linki do tych artykułów, do tych gazet zamieszczę Wam w źródłach, więc zerknijcie sobie, jest to naprawdę ciekawe, żeby zobaczyć, czym wtedy żyli Polacy, czym się interesowali i jakie wiadomości ze świata do nich dopływały. O bohaterce naszego dzisiejszego odcinka też było wtedy głośno. Nagłówki gazet krzyczały: Łódzka Gorgonowa, kobieta potwór, kobieta wampir. Poznajcie Krysiakową. Krysiakowa miała na imię Ania i nie od zawsze była Krysiakową. Urodziła się jako Ania Muszyńska, następnie wyszła za mąż, przyjęła nazwisko Kowalska. O tym małżeństwie w sumie niewiele wiadomo. Jednak to, do czego udało mi się dotrzeć, to informacja, że mąż Anny zmarł, a Kowalska stała się wdową. Na szczęście nie pozostała długo samotna. Ania poznała przystojnego, wysokiego mężczyznę, w którym zakochała się bez pamięci, i był to Władysław Krysiak. Para poznała się w 1930 roku. Władysław był cieślą i prowadził swój własny zakład. Mieszkał w małej wsi pod Łodzią, która nazywała się Mikołajów. Był też osobą bogatą i żeby przypodobać się Ani, to chciał jej udowodnić właśnie swój status materialny i pokazywał jej rachunki, jakie wystawiano na jego nazwisko. Wtedy opiewały na mniej więcej 700-800 zł, a przed wojną były to dość pokaźne kwoty. Ania czuła, jakby wygrała los na loterii. Miała 43 lata, była już wdową, a tutaj poznaje miłość swojego życia. Tylko że ta miłość życia Ani miała jeden mankament. Otóż Władysław również był wdowcem i z małżeństwa z tą poprzednią żoną, która zmarła, miał łącznie 6 dzieci. Nie to jednak było problemem, a to, że Władysław miał również kochankę. Nazywała się Józefa Szkudlarek i miała z Władysławem dziecko. 2-letnią Kazię. Temat kochanki i nieślubnego dziecka wielokrotnie pojawiał się w związku Ani Władysława jeszcze przed ślubem. Mężczyzna oznajmił, że nie zamierza wyrzec się swojego dziecka i jest to jego obowiązek, żeby dbać o jego wychowanie i wspomagać utrzymanie jego matki.
Dla Ani początkowo było to jednak dziwne i pytała go, dlaczego nie ożeni się ze Szkudlarową, skoro przecież mają dziecko i chce brać czynny udział w ich życiu. Władysław tłumaczył się tym, że matka Kazi jest kobietą lekkich obyczajów i nie do końca odpowiada mu to, żeby taka osoba była jego żoną, a poza tym był jeszcze jeden taki formalny problem. Szkudlarowa była kuzynką Władysława, więc również ze względów prawnych sformalizowanie takiego małżeństwa nie wchodziło w grę. Władysław mówił też, że Szkudlarowa jest osobą niegospodarną, a jemu bardzo zależałoby na tym, żeby mieć taką rezolutną i samodzielną żonę, a Ania wtedy była kobietą dosyć gospodarczą, pracowała w fabryce i zarabiała dosyć dobrze jak na tamte czasy. Była to stawka 7,5 zł dziennie. Mężczyzna mówił Ani, że to właśnie z nią chce prowadzić dom, że to ona przypadła mu do gustu. No i w końcu Ania oznajmiła, że to w sumie nawet szlachetne, że mężczyzna chce się opiekować swoim dzieckiem i jego matką. Podobno nawet powiedziała mu, że jest gotowa w razie czego pomóc mu w opiece nad dzieckiem. I takie deklaracje chyba już dostatecznie uspokoiły Władysława, gdyż oświadczył się Ani. Z materiałów prasowych, które analizowałam, wydaje mi się, że Anna nie była świadoma tego, że Władysław oprócz Kazi ma jeszcze 6 innych dzieci z kochanką, z inną kochanką i 4 dzieci z pierwszego małżeństwa. Kazia zatem była jego 11 dzieckiem. Zarówno narzeczeństwo, jak i sama znajomość nie trwała długo. Przypomnę, że para poznała się w sierpniu, a już w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia tego samego roku, czyli 26 grudnia 1930 roku, Władysław i Ania zawarli ślub. Ania po ślubie przyjęła nazwisko męża i teraz nazywała się Anią Krysiak, nazywaną Krysiakową. Przyjęcie weselne było bardzo skromne i para zaraz po ślubie zamieszkała w Ozorkowie, w mieście pod Łodzią. Życie nowej pary, mimo że dosyć szybko się zaczęło, to jeszcze szybciej się zakończyło. Krysiakowa już następnego dnia po zawarciu małżeństwa zmieniła o 180 stopni swoje zdanie na temat kochanki i nieślubnego dziecka Władysława. Oznajmiła mężowi, że nie pozwoli mu na to, żeby ten zajmował się losem tamtych dwojga, że nigdy nie zgodzi się na to, by w Ozorkowie miał żonę, a tam w Mikołajowie kochankę z dzieckiem, którym będzie poświęcał czas i pieniądze. Anna wykrzyczała też mężowi w twarz, że nie pozwoli mu opiekować się zatraconym bękartem. Trudno powiedzieć, z czego wynikała tak nagła zmiana w usposobieniu Anny. Być może było tak, że czasem tak bywa, że przed ślubem kobieta bądź mężczyzna są takim uosobieniem dobroci, łagodności, słodyczy i potrafią zgodzić się na wszystko, byleby tylko ta druga osoba widziała w nich ideał. Myślę, że tak właśnie mogła działać Anna, by zatrzymać przy sobie przystojnego, bogatego mężczyznę. Władysław był kompletnie zaskoczony, zdołowany i rozgoryczony. A przede wszystkim czuł się bardzo oszukany. Niewiele myśląc, stwierdził, że ma pilną robotę i wyszedł z domu. Początkowo Anna nie zdawała sobie sprawy z tego, że to wyjście męża z domu oznacza odejście męża z jej życia. I właśnie w tym momencie zakończył się ich związek. Małżeństwo nie przetrwało zatem nawet 24 godzin. Władysław tego dnia wyjechał z Ozorkowa i przeprowadził się do Mikołajowa. Zamieszkał z Józefą Szkudlarek i ze swoją córką Kazią. W domu mieszkało jeszcze jedno dziecko i była to 6-letnia Janinka, córka Józefy. O tym Anna jednak nie wiedziała. Nie miała żadnego kontaktu z mężem i nie wiedziała, co się stało. Władysław przez 6 tygodni w ogóle nie dawał znaku życia. Po tych 6 tygodniach Władysław powrócił do Ozorkowa i spotkał się ze swoją żoną. Jak można się domyślić, ta od razu
Robiła mu duże wyrzuty, pytała, co się stało, czemu wyszedł, nie wrócił, czemu nie chce z nią mieszkać. Ale on nie powiedział jej prawdy i używał wielu różnych wymówek, dlaczego nie chce mieszkać z żoną. Jedną z nich, powtarzającą się najczęściej, było to, że mieszkanie w Ozorkowie jest dla Władysława za ciasne. Mówił kobiecie, że jeśli ona kupi jakieś większe mieszkanie, to wtedy on się do niej wprowadzi na nowo. Pieniądze na taki zakup Krysiakowa miała wziąć z udziału w spadku, który jej przysługiwał. Spadkiem był mały domek, który wtedy był warty 10 tysięcy złotych. Krysiakowa miała w tym spadku udział w postaci 1/7 części. Do spieniężenia spadku jednak nie doszło, bo Krysiakowa jakimiś kanałami dowiedziała się, że jej mąż pojechał do Mikołajewa i że zamieszkał tam ze swoją kochanką, swoją córką i innymi dziećmi. Wtedy dowiedziała się też o tym, że jej mąż ma już 11 dzieci. Kontakt między małżonkami znacznie osłabł. Anna była wściekła na męża za to, jak się zachował i że zataił niektóre informacje przed nią, przed ślubem. Ale ta złość po jakimś czasie minęła i kobieta nadal chciała, żeby Władysław do niej wrócił. A on przez prawie kolejne 1,5 roku zwodził Annę. Przyjeżdżał do niej mniej więcej co 1–1,5 miesiąca, mówił, że jeśli sprzeda domek w Ozorkowie, to on może do niej wróci, że dobrze, żeby spieniężyła ten spadek. Mówił, że bez sensu jest się rozwodzić, bo w pewnym momencie Anna się poddała i zażądała takiego rozwodu. Ale Władysław nie chciał się zgodzić. Mówił, że to jest bez sensu, że może między nimi jeszcze wszystko się kiedyś ułoży. I mimo takich wielu próśb i błagań ze strony Anny, Władysław nie zdecydował się do niej wrócić. Cały czas był nieugięty. Nie pomagało też to, że Anna stała się ofiarą wyszydzenia ze strony społeczeństwa. Śmiali się z niej, że wyszła za wielkiego bogacza, a jak to gdzieś znalazłam w jednym artykule, sama teraz musi nosić worki z kartoflami. Poza tym wyśmiewano też sam fakt, że poślubiła męża, który odszedł od niej następnego dnia po ślubie. Piętrzyły się kolejne problemy. Krysiakowa straciła pracę i przez 13 tygodni utrzymywała się tylko z takiej zapomogi socjalnej i dorabiała sobie za pomocą sprzedaży jakichś drobnych ruchomości, a następnie żyła już tylko z pożyczek. W końcu przybita całą tą sytuacją Anna decyduje się pojechać jeden ostatni raz do Mikołajewa, by rozmówić się z mężem i poprosić, by ten do niej wrócił. Część trasy przebyła autobusem, natomiast bardzo długi fragment drogi musiała przejść pieszo, ze względu na to, że nie było jej stać na dalszy bilet. Gdy była już prawie na miejscu, na bocznej drodze pomiędzy dwoma wsiami, Kały i Mikołajów, zauważyła bawiącą się grupkę dzieci. Zapytała je o dokładne miejsce zamieszkania Władysława Krysiaka, gdyż nie była sama w stanie tam trafić. Dzieci wskazały jej dwie dziewczynki, które przedstawiły się Krysiakowej. Pierwsza z nich, 4-letnia, powiedziała, że ma na imię Kazia, a druga, 8-letnia, że ma na imię Janinka. Krysiakowa poleciła całej gromadce dzieci, żeby poszły pozbierać kwiatki. Niedaleko znajdował się zagajnik brzozowy, w którym było dużo roślinności. Dla dziecka, które nazbiera najwięcej kwiatków, Krysiakowa miała czekoladę i cukierki. Janinka jako jedyna szybciutko pobiegła do domu, żeby włożyć buciki. Jednak dziecko dosyć długo nie wracało. Pozostała gromadka, jak można łatwo się domyślić, bardzo ochoczo pobiegła do zagajnika, żeby nazbierać kwiatki i tym samym mieć szansę na cukierki albo czekoladki. W tym samym czasie Anna wzięła małą Kazię za rączkę i poszła razem z nią w stronę tramwaju, który kursował pomiędzy Łodzią a Ozorkowem. W planach miała uprowadzić dziewczynkę po to, żeby zwrócić na siebie uwagę Krysiaka i żeby ten wrócił do domu. Anna przestraszyła się jednak, że Władysław może ją gonić, że może zobaczyć, jak odchodzi z Kazią
wobec czego nie prowadziła dziewczynki wzdłuż drogi, ale zboczyła w pole i kierowała się w stronę lasku. W pewnym momencie obie się zmęczyły i Anna usiadła na pieńku, a na jej kolanach dziewczynka. Chwilę rozmawiały o tym, jak jest w domu, co robi Władysław i wtedy Kasia się przyznała, że jej tata niedawno kupił do mieszkania nowe meble, a aktualnie planuje też zamontować radioodbiornik. Właśnie ta informacja wyprowadziła z równowagi Annę. Radio było wtedy takim symbolem luksusu, a Krysiakowa od wielu miesięcy ledwo wiązała koniec z końcem, czasami nie starczało jej na jedzenie, a tutaj jej mąż Władysław kupuje kochance radio. Kobieta chwyciła fartuszek, który miała na sobie mała Kasia i owinęła wstążkę z fartuszka wokół szyi dziecka. W taki właśnie sposób powiesiła dziewczynkę na drzewie, a kiedy zauważyła, że dziecko nie oddycha, uciekła, pozostawiając ciało Kasi na polu. Zwłoki dziewczynki znaleziono dzień później. Było oczywiste, że przyczyną śmierci Kasi było uduszenie, ale zwrócono również uwagę na to, że dziewczynka musiała bronić się jak tylko mogła, gdyż jej piąstki były bardzo mocno zaciśnięte. Policja od razu przystąpiła do poszukiwania sprawcy, co nie było zbyt trudne, gdyż Annę na miejscu zdarzenia widziało przynajmniej 8 świadków. Anna została aresztowana następnego dnia w rodzinnym Ozorkowie w swoim mieszkaniu. Początkowo wypierała się wszystkiego, mówiła, że cały dzień spędziła w swoim mieszkaniu w Ozorkowie. Jednak na skutek tego, że świadkowie bezsprzecznie mówili, że to właśnie Krysiakową widzieli w Mikołajewie, ta przyznała się do winy. Proces Krysiakowej rusza 19 maja o godzinie 10. Odbywa się on w Łodzi w dość wyjątkowej postaci. Otóż jest to sąd doraźny, czyli taki, który zwołuje się w takich nadzwyczajnych sytuacjach i procedury, które obowiązują w ramach takiego procesu, są znacznie skrócone. W jednym z artykułów z tamtych czasów znalazłam informację, że od momentu wprowadzenia tych sądów doraźnych jedynie trójka mężczyzn była sądzona w tej formie w Łodzi. Dwóch z nich, Walaszczyk i Fagas, zostało skazanych na kary śmierci za zabójstwo i obaj zostali straceni. Trzeci osadzony, Mędrecki, został skazany za nieudany, ale jednak napad na kasę kolejową na dworcu Kaliskim i również skazany na karę śmierci. Jednak prezydent skorzystał z prawa łaski i nie tyle uniewinnił Mędreckiego, co ułaskawił i zamienił mu wyrok śmierci na bezterminowe ciężkie więzienie. I to właśnie przy tej trójce panów zaczęło pojawiać się czwarte nazwisko. Anna Krysiak. Media szalały. To było dla nich coś zupełnie nowego. Nie dość, że mówimy o sądzie doraźnym, czyli o bardzo wyjątkowej sytuacji, to jeszcze mamy na tapecie kobietę, dodatkowo dzieciobójczynię. Przed sądem zbiegły się tłumy i zgromadzili się dziennikarze wielu gazet. Tak później dziennikarze opisywali Annę. Widzieliśmy już na tej ławie oskarżonych fałszerzy, zawodowych złodziei, małych i dużych oszustów, z których zbrodnia wydzielała się wszystkimi porami ciała. Krysiakowa, sądzona przez Trybunał Doraźny zabójczyni okrutna, małego niewinnego dziecka, ma wygląd kobiety spokojnej i zupełnie normalnej. Rysy dość regularne, spojrzenie jasne i głos czysty. Blada twarz oskarżonej czyni wrażenie raczej pociągające. W rysach kobiety, ciemnej blondynki, nie wyryło się piętno zbrodni. Trybunał składał się z trzech sędziów. Przewodniczącym był wiceprezes Iliniewicz, a dwójką pozostałych sędziów Żybiński i Jarmułowicz. Prokuratorem został pan Joel, a obrońców było dwóch. Adwokat Lilker i mecenas Chomicz.
Prokurator oskarżył Annę Krysiak o morderstwo i żądał dla niej kary śmierci. Jednym z przesłuchiwanych jest Władysław. Zeznaje on, że nie wie, dlaczego jego żona zabiła Kazię. Mówił, że ożenił się z Anną tylko dlatego, że zapowiedzi ślubne ciągnęły się już dosyć długo, bo 4 miesiące, no i nie wypadało mu, głupio mu było się z tego wszystkiego wycofać. Kombinował jak mógł, żeby to ona zerwała zaręczyny, żeby to ona była w tym złym świetle i podobno dlatego przed ślubem zwierzył jej się z tego, że ma kochankę i nieślubne dziecko, ale mimo to Anna chciała z nim pozostać. Zacytuję wam również fragment kawałka zeznań Władysława, który podawał jeszcze jeden argument, dla którego nie chciał jednak wziąć ślubu z Anną. Starałem się odstręczyć ją od ślubu, bo przekonałem się, że jest narodowości komunistycznej i że jej bracia byli karani za komunizm. Jako patriota i legionista nie mogłem żyć z kobietą narodowości komunistycznej. Przekonałem się o tym, kiedy były wybory. Zapytany o powód odejścia od żony, zeznawał, że odszedł od niej dlatego, że ta nie dotrzymała warunków, na jakie się zgodził, czyli po ślubie zabroniła mu kontaktów z dzieckiem i ze swoją kochanką. Władysław zostanie później opisany przez dziennikarzy jako osoba chamska, która twierdziła, że Krysiakowa go usiedliła, a on biedny nie wiedział, jak wyplątać się z tego związku. W procesie zeznawała również Józefa Szkudlarek. Mówiła ona, że wielokrotnie przyjeżdżała do Ozorkowa, do Anny i próbowała nakłonić ją do tego, żeby przestała przyjeżdżać do Mikołajewa i żeby zostawiła Władysława w spokoju, żeby nie odchodził od Józefy, że ona potrzebuje wsparcia, w końcu wychowuje też jego dziecko. Jednym ze świadków jest również pani Irena Płóciennik. Kobieta, która widziała Krysiakową kilka godzin po zabójstwie, która czekała w jakiejś poczekalni, jak się domyślam, być może jakiejś lekarskiej, sprawiała ona wrażenie bardzo ciężko chorej osoby. Siedziała w jednym miejscu przez 2 godziny, ciągle trzęsły jej się ręce. Miała wrażenie, że Krysiakowa jest po prostu umysłowo chora. Po kilku godzinach takich przesłuchań sąd zarządził przerwę, a po przerwie zeznania zostały wznowione o godzinie 2:30. Obrona Anny stoi na stanowisku, że przede wszystkim klientka nie powinna odpowiadać przed sądem doraźnym, tylko w takim zwykłym trybie. Mecenas Chomicz w swojej mowie końcowej chciał przedstawić sytuację Anny z trochę innego punktu widzenia. Mówił, że Władysław jest osobą podłą i działał w złej woli, że ożenił się z kobietą, wiedząc, że ma kochankę i planując do niej wrócić, zabierając ze sobą tym samym pieniądze, które posiadała Anna. Dodatkowo porzucił żonę w sposób naprawdę haniebny i to w 24 godziny po ślubie. Kobieta stała się pośmiewiskiem, przez szereg miesięcy walczyła mimo wszystko, żeby go odzyskać, utraciła pracę, nie miała pieniędzy, cały czas z niej drwiono i śmiano się, a świadomość tego, że jej mąż żyje w dobrobycie, no złożyły się na taką sumę czynników, które spowodowały, że kobieta działała w silnym afekcie i nie do końca była świadoma tego, co robi, zabijając Kazię. Zresztą sama zeznawała, że nie ma pojęcia, co w nią wstąpiło i nie do końca pamiętała szczegóły tego, co zadziało się wtedy w zagajniku. Dodatkowo obiecała Kazi cukierki, a uważała się za osobę słowną, bo jak przyszła wtedy do tych dzieciaków, to mimo że mówiła, że będą cukierki i czekolada, to wcale nie miała ich ze sobą. No i chciała Kazi te cukierki dać, jak przyjdą do domu. Adwokat Lilker zgodził się z stanowiskiem swojego poprzednika i dodatkowo poprosił o możliwość zastosowania nadzwyczajnych okoliczności łagodzących w przypadku sprawy Anny. Sąd udał się na naradę i po powrocie ogłosił wyrok.
Anna Krysiak jest winna zabójstwa Kazi i została skazana na dożywotnie ciężkie więzienia. Trybunał podkreślał w uzasadnieniu wyroku, że przed karą śmierci Annę uchroniła tylko dotychczasowa niekaralność, to, że była młodą kobietą, także okoliczności całego tego przestępstwa, czyli utrata pracy i zarobku, atmosfera drwin i śmiechu, świadomość tego, w jak dobrych warunkach żyje jej mąż, że żyje z kochanką, wychowuje swoje dziecko, no a w końcu nieudana walka o odzyskanie jego uczuć i odzyskanie męża. Anna wyraziła skruchę przed sądem. Twierdziła, że wcale nie chciała zabić Kazi. Liczyła tylko na to, że jeśli zabierze ją do domu, to Władysław, być może z kochanką, ale jednak, przyjdzie do niej i będzie miała wtedy możliwość ponownie z nim porozmawiać. Po zakończonej rozprawie, która łącznie trwała jeden dzień, Krysiakowa została przewieziona karetką do więzienia przy ulicy Kopernika. W ciągu kilku kolejnych dni miała zapaść decyzja, w którym więzieniu będzie odbywać swoją karę. Jednak właśnie ten artykuł był ostatnią informacją, jaką ustaliłam odnośnie Krysiakowej. Nie wiem, co stało się z nią dalej. Niestety nie wiem, czy przeżyła wojnę, czy miała rodzinę, czy wyszła z więzienia. Tutaj niestety nie zaspokoimy swojej wiedzy. I mimo, że tutaj kończy się historia Krysiakowej, jaką Wam opowiedziałam, to mam dla Was jeszcze trzy ciekawe informacje, które wiążą się z tym odcinkiem. Po pierwsze, przez przypadek natrafiłam na informację dotyczącą Gazety Łódzkiej, Ekspres Wieczorny Ilustrowany. To między innymi ta gazeta relacjonowała wtedy sprawę Krysiakowej i jak się dowiedziałam, należała ona do łódzkich Żydów. I to również Żydzi stanowili największą część pracowników tego pisma. Ta informacja jest bardzo istotna dla dalszej historii tego pisma. Otóż gazeta praktycznie przestała istnieć w 1939 roku, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa. Większość dziennikarzy pracujących w tej gazecie zginęła w warszawskim getcie, część trafiła do radzieckich łagrów, w tym m.in. pan Ochocki, który po powrocie do kraju przyczynił się do odrodzenia tej gazety, która aż do dzisiaj ukazuje się jako Ekspres Ilustrowany. Może ktoś z Was zna to pismo, może ktoś czyta regularnie. Dwie pozostałe informacje, jakie chciałam Wam jeszcze przekazać, wiążą się już z samą sprawą Lindberga, o której wspomniałam na początku tego odcinka. Myślę, że większości z Was ten temat jest znany, mniej lub bardziej. Natomiast jeśli chcielibyście poznać naprawdę dużo szczegółów, to jeden z twórców podcastowych w stylu True Crime stworzył taki odcinek. I jest to nie lada gratka dla słuchaczy, gdyż trwa ponad 2 godziny. Mowa tutaj o Karolinie, która tworzy podcast 8 Podcast. Zapisujemy to w formie arabskiej cyfry 8, dodajemy kropkę, a potem już piszemy dalej podcast. Znajdziecie go zarówno na Spotify'u, jak i na YouTubie. Fajne jest to, że praktycznie każdy odcinek podcastu Karoliny jest inny. Różni się, bo Karolina cały czas jeszcze eksperymentuje. Mamy odcinki o różnej tematyce, jedne są z muzyką, drugie są bez, ta muzyka też się zmienia. Fajnie się do tego wraca. W każdym razie ja z przyjemnością tam zaglądam i odsłuchuję sobie odcinki przygotowane przez Karolinę. I ostatnia z ciekawostek, jakie miałam Wam powiedzieć, również odnośnie sprawy Lindberga, no to dla niektórych z Was myślę, że może być taką trochę bombą informacyjną. Myślę, że podcastu Stanowo, jak i samej Jaśmin nie muszę nikomu przedstawiać. Na pewno każdy z Was słuchał przynajmniej jednego odcinka. Jednak ja chciałam Wam powiedzieć o grze komputerowej. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale Jaśmin zajmuje się również współtworzeniem gier komputerowych. I właśnie kończy pracę nad jedną z takich pozycji, która ma mieć swoją premierę w wakacje 2020 roku. Jest to przygodówka, w której jedna z postaci jest mocno inspirowana postacią Lindberga, nosi nawet to samo nazwisko i przechodzi podobne perypetie życiowe.
Więcej nie zdradzam, żeby również Was zaciekawiła sama fabuła. W opisie podlinkuję Wam też link do tej gry komputerowej. Będziecie mogli poczytać o niej, jak też zobaczyć jej zwiastun. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że uda mi się nadal regularnie dla Was publikować, jednak biorąc pod uwagę sprawy zawodowe, jak też prywatne, no nie mogę się zobowiązać i obiecać Wam, że nadal uda mi się tworzyć odcinki z częstotliwością tygodniową. No miejmy nadzieję, że nie będzie to dłużej niż co 2 tygodnie. Trzymajcie kciuki i nie zapomnijcie o mnie, jeśli przez chwilę mnie z Wami nie będzie. Muszę też ogarnąć temat mikrofonu, bo coś od ostatniego odcinka sprzęży mi w czasie nagrania. Nie wiem jeszcze, w czym tkwi problem. Kompletnie się na tym nie znam. Jeśli Wy znacie się na takim sprzęcie i macie jakieś spostrzeżenia i moglibyście pomóc mi w zidentyfikowaniu, w czym problem, to będę wdzięczna, bo nie chciałam już opóźniać tego odcinka i zostawiam go z takimi sprzężeniami, jakie będziecie słyszeć. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na Wasz odbiór tej treści. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!